I jak? No wow! No, obróć się. I muszka piękna, czerwona, i tutaj poszetka. Dobrze się czujesz? Świetnie się czuję. Ale ja mam dla ciebie bardziej odpowiedni strój, bym powiedziała, na tę właśnie okazję. No, poważnie? Nie. Będziesz prawdziwym rycerzem, mój drogi. No ta zbroja to totalne przegięcie. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Co ty na to? Nie bardzo. Co nie bardzo? O nie, 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 mój drogi. Ma być romantycznie, ma być na koniu, będzie strój rycerza. A elegancja? Francja, tu jest elegancja Francja. Będzie romantycznie, pięknie. Ja mówiłem, że wszystko zrobię dla Magdy, ale... Uwierz mi, będzie dobrze, zaufaj mi, naprawdę. Ja wiem, że masz szalone pomysły, ale że aż tak... Tak poważnie? Poważnie? Nie. Ale teraz słuchaj, bo mamy mało czasu. Woo! Jak to mówiłam? Mało czasu, więc siadaj, bo muszę ci coś przekazać ważnego. Uknęłam pewien plan. Magda przyjedzie tutaj z twoją kuzynką Olgą do spa, które mieści się w pałacu i tym samym będzie już na miejscu niespodzianki. Ale musisz powiedzieć Magdzie, że razem z chłopakiem Olgi organizujecie niespodziankę na urodziny Olgi. I Magda musi wam w tym pomóc. Jedna wkrętka to dla mnie za mało. Czyli Magda zabierze ją do spa, będzie czekała na SMS-a od ciebie, czy wy jesteście już gotowi. I w ten sposób dziewczyny będą pilnowały siebie nawzajem. Szalone masz te pomysły. Czy to jest jasne? No, jasne. Mam nadzieję, że Michał się nie pogubi i wszystko dobrze wytłumaczy Magdzie. To będzie najtrudniejszy moment. Nic dziwnego. Trudno się w tym połapać. Uporządkujmy zatem. By niespodzianka się udała, Magda musi myśleć, że wkręca Olgę. Mają zabrać do spa i tam czekać na sygnał od Michała, że przyjęcie urodzinowe dla Olgi jest już gotowe. W rzeczywistości to Michał i Olga wkręcają Magdę.